Witam w kolejnym odcinku trzeciego już rozdziału Let's Playa z Grey Matter. Kierujemy Davidem Stylesem. No i pora chyba będzie zajrzeć do komputera, ale jeszcze najpierw, zanim to zrobię, spojrzę na tablicę. Tak, sesja w komorze deprywacyjnej według planu w wideodzienniku nas czeka. Więc najpierw właśnie zajrzę do komputera i tutaj kilka rzeczy sprawdzę, no a później ruszymy do działania. Dzienniki wideo, to nas będzie interesować. Najpierw jednak może przeczytam sobie i wam publikację Davida Stylesa z 2000 roku, Moc mózgu. Ukazała się w magazynie Science. Kresomózgowie wraz z międzymózgowiem tworzy przodomózgowie. Najbardziej wysunięty do przodu lub, zwłaszcza u ludzi, do góry, obszar ośrodkowego układu nerwowego kręgowców. W okresie zarodkowym kresomózgowie rozwija się z przedniej części przodomózgowia. Wierzchnia część kresomózgowia, płaszcz mózgu, rozwija się w korę mózgową, a jego część komorowa w jądra podstawne. Kresomózgowie dzieli się symetrycznie na lewą i prawą półkulę mózgu. Ciało modzelowate, część mózgowia ssaków, najsilniej rozwinięte spoidło mózgu położone na dnie szczeliny podłużnej mózgu. Ciało modzelowate łączy lewą i prawą półkulę, pozwalając im na komunikację i stanowi największe skupisko istoty białej w mózgu. To szerokie i płaskie spoidło składa się z 200-250 milionów neurytów. Ciało modzelowate oddziela prawą półkulę mózgową od lewej i przekazuje informacje z jednej strony na drugą. Zrost międzywzgórzowy, zwany też bryłą pośrednią, zmiennej wielkości kształtu okrągłe lub owalne w przekroju pasmo istoty szarej, łączące przyśrodkowe powierzchnie obu wzgórz. Występuje niestale. Przebiega przez komorę trzecią mózgu w części górnej, niedaleko otworu międzykomorowego. U ssaków nieludzkich to duża formacja, u ludzi osiąga około centymetra długości w przekroju podłużnym. Czasami składa się z dwóch części, okresowo w ogóle nie występuje. Zrost międzywzgórzowy występuje u 70-80% ludzi i częściej u kobiet, u których jest też o średnio 53% większy. Nie stwierdzono zauważalnych braków w przypadku osób, u których wzrost międzywzgórzowy nie występuje. Według najnowszych badań nie występują w nim włókna nerwowe ani komórki nerwowe w ogóle. I tutaj mamy rysunek mózgu. Szyszynka. Niewielki gruczoł wydzielania wewnętrznego znajdujący się w mózgu kręgowców. Produkuje melatoninę, hormon wpływający na modulację układów snu i jawy oraz relacje otoperiodyczne. Szyszynka kształtem przypomina szyszkę sosnową, stąd wywodzi się jej nazwa i jest ulokowana w pobliżu centrum mózgu pomiędzy dwiema półkulami, w zagłębieniu pomiędzy wzgórkami górnymi blaszki pokrywy. W przeciwieństwie do reszty mózgu, szyszynka nie jest oddzielona od reszty organizmu barierą krew-mózg. A nie wiedziałem nawet, że nazwa szyszynki pochodzi od szyszki. Most, nazywany czasem mostem Warola, na cześć Constanzo Varolio, to część pnia mózgu. Leży powyżej rdzenia przedłużonego pomiędzy nim a śródmózgowiem. Wzgórze. Zwarta struktura jąder otaczająca komorę trzecią i leżąca powyżej podwzgórza, znacznie od niego większa. Nazwy jąder wzgórza mają uwarunkowanie anatomiczne, np. jądro przednie, brzuszno-boczne, brzuszno-tylne czy śródblaszkowe. Wyjątek stanowi poduszka, największe jądro wzgórza oraz ciała kolankowate. Te ostatnie z punktu widzenia anatomicznego przynależą do zawzgórza, jednak zwykło się traktować je łącznie ze wzgórzem, aby nie mnożyć bytów ponad miarę. Pewnie słusznie. Zakres modyfikacji filogenetycznych jest taki, że powyższy opis dotyczy przede wszystkim ludzkiego wzgórza i może nie odpowiadać strukturze wzgórza ssaków spoza rzędu naczelnych. U normalnych ludzi dwa wzgórza to wyraźne masy długości około 5,7 cm, ulokowane symetrycznie pod kątem około 30 stopni po obu stronach komory trzeciej. U części ludzi występuje połączenie między wzgórzami, tak zwany zrost międzywzgórzowy, który nie zawiera żadnych połączeń nerwowych. I to tyle. Może niezbyt ciekawe dla kogoś, kto się nie interesuje, ale myślę, że no warto też zgłębić trochę tematyki, która jest ważna w grze, którą zajmuje się David Stiles. No a teraz przejdziemy do dzienników wideo. Po kolei obejrzyjmy.
I've decided to try to keep Laura with me. For years I've researched the possibility that consciousness or mind is not the same thing as the physical brain. Since Laura's funeral, I swear I have felt her presence. I've decided to spend several hours a day in the isolation tank visualizing Laura. I don't know what will be the outcome, except probably to indulge my own grief. But if any of her energy remains, then by giving it attention and focus, maybe I can lengthen its influence. Since work no longer interests me, I've decided to make this my work. I will log the results. Tak, czyli kolejne świadectwo pewnego rodzaju obsesji na punkcie Laury. Koniecznie David chce ją zatrzymać przy sobie, może jakoś przywołać. Obsesja, a z drugiej strony może taka miłość bez granic. Więc no trudno, może nie trudno, ale ja bym tego tak do końca w kategoriach zwykłego, powiedzmy, dziwactwa i oznaki nienormalności Davida nie traktował. I've been spending 2 hours a day in the tank. The results have varied. Sometimes I'm convinced I feel Laura's presence. Other times I'm not able to get past my doubts. I still believe Laura is here. I do. Bergson, the philosopher, believed we choose our own reality. If nothing else, I have done that. I'm having new equipment designed that should boost my sessions in the tank. That is all. David w dalszym ciągu wierzył, że Laura tu jest. Minęły 3 lata, od grudnia 2002 roku do sierpnia 2005. Ciekawe, czy przez ten czas może zmieniło się podejście Davida, czy wręcz przeciwnie, utwierdził się w przekonaniu, że Laura jest tutaj gdzieś i że może nawiązać z nią kontakt. Sprawdźmy to. Laura would be 33 today. Happy birthday, Laura. Happy birthday, darling. Tak, takie krótkie nagranie z 2005 roku. Laura skończyłaby 33 lata, to znaczy, że urodziła się w 1972 roku. A nawet po śmierci życzy jej, składa jej życzenia z okazji urodzin. Something strange has been happening. There have been several incidents that indicate a presence in the house. The presence of Laura. It sounds insane, I know, but there have been undeniable physical phenomena. Is it possible that through my sessions in the tank, I've given Laura the energy to manifest? I plan to keep a careful record of events as they unfold, and there might be something in the field of psi research that could help. I'll look into it. Czyli doszło do jakichś wydarzeń, które sugerują obecność Laury, natomiast bardzo mi się podoba ta muzyka, która tutaj przygrywała. Taka tajemnicza, idealnie pasująca do tego, co mówi David, do tego, co się tutaj dzieje. Też pozwalająca wczuć się w to wszystko, emocjonalna. Laura's presence in the house has continued. I've decided to begin a new experiment to study the effects of imagination. I'll use students as subjects and my fMRI. My hope is to record data on the areas of the brain involved in detailed visualizations. Perhaps using biofeedback, I can train myself to stimulate the same area in my own brain and thus increase the power of my sessions in the tank. This may, in turn, give more energy to Laura. Tak, i teraz powiem wam, że dla mnie takie postacie, które poświęcają się jakiejś pasji, jakiemuś przekonaniu, czemuś, w co wierzą, poświęcają się temu w pełni, są dla mnie fascynujące i bardzo intrygujące. Jest w nich jakaś siła i nawet jeśli wszystko to, co robią, może się wydawać bezcelowe, czy może się wydawać pozbawione głębszego sensu, jeśli wydaje się, że ci ludzie szkodzą samemu sobie, to mimo wszystko mam w pewnym stopniu może i szacunek do takich ludzi i jednak no, ciekawi mnie to wszystko. Dlatego też fabuła Grey Matter i postać Davida Stivesa
bardzo mnie zaciekawiła. Wczułem się w kierowanie tą postacią i bardzo polubiłem Davida, mimo że na zewnątrz wydaje się bardzo oschły. No nic, sprawdźmy komorę. I'll do a session in the tank today, but first I want to collect items from around the house to help me strengthen my memories of Laura. Właśnie, potrzebne nam będą przedmioty, które pozwolą wzmóc te wspomnienia o Laurze. I'm not ready for the tank session yet. I still need to find a sensory item for sight. I still need to find a sensory item for smell. I need to find a sensory item for taste. I need to find a sensory item for touch. What was Laura wearing that night? I need to find an auditory sensory item. We must have been listening to music that night. Czyli David w pewien sposób utrwala w sobie jakieś dawne wspomnienia. Przypomina sobie wydarzenia, które miały miejsce, wydarzenia związane z Laurą. Jakieś zdarzenia, które wcześniej przeżył, które przeżyli wspólnie, które wspólnie doświadczyli. I dzięki właśnie, jeśli przypomni sobie, jeśli zbierze te przedmioty, powiedzmy, które wzmacniają w nim, wzmagają w nim te wspomnienia, to ta komora pozwala mu w jakiś sposób chyba, powiedzmy, przeżyć to wszystko jeszcze raz. Jest bardzo ciekawy eksperyment. Zresztą potęga ludzkiego umysłu naprawdę jest wielka. Nawet sama siła autosugestii wiele potrafi zdziałać. Człowiek nie poznał swojego mózgu jeszcze wystarczająco dobrze, by w pełni go wykorzystać. Dlatego badania na mózgu i generalnie to, czym zajmuje się David Stiles, być może i dlatego jest aż tak fascynujące. Spójrzmy w lustro. She's not here now, but I'm sure Mrs. Dalton saw Laura. Tak, pani Dalton widziała Laurę. I dzięki temu, że teraz spojrzeliśmy w lustro, skompletowaliśmy duchową obecność, ale jeszcze sporo nam zostało do końca. No i teraz będziemy zbierać te przedmioty, które pomogą nam przypomnieć tamten wieczór, do którego chce się przenieść David, który chce przeżyć jeszcze raz, być może w ten sposób jakoś wzmocnić swój kontakt z Laurą, przywołać ją. Jak widać, David zaczął sobie przypominać tamtę noc, czy tamten wieczór. I powiem teraz o tych animacjach, bo wielu te animacje krytykuje. Natomiast no, ja jestem daleki od krytyki, z tego względu, że one są rzeczywiście, one wskazują na to, że gra nie jest wysokobudżetowa i na pewno na tych animacjach oszczędzono trochę pieniędzy. Natomiast według mnie akurat one dobrze, doskonale ukazują emocje towarzyszące pojedynczej chwili. Czyli tak jak tutaj mieliśmy pocałunek, tak jak mieliśmy, powiedzmy, objęcie Laury przez Davida, i tak wpatrując się w te poszczególne ekrany, te poszczególne obrazy, które wolno się zmieniają na kolejne,
właśnie możemy uchwycić te emocje, które towarzyszą danej pojedynczej chwili. Tak jest według mnie. Może dorabiam sobie do tego teorię niepotrzebnie, ale ja tak to czuję. These are my clothes. Nothing to remember from that. She wore it while on holiday, yes, but not at the cottage. This is Laura's bathrobe. She wasn't wearing it that night at the cottage, but her swimsuit should be around here somewhere. Jest tutaj kostium kąpielowy Laury. Tutaj animacja była akurat krótka. A my udajemy się w dalsze poszukiwania. Tutaj na piętrze niczego już nie znajdziemy, ale są jeszcze miejsca, w których, których David nie odwiedził w tym rozdziale. Jednym z nich jest właśnie jadalnia, do której teraz weszliśmy. Pomoc dźwiękowa jest nam potrzebna. I think I remember what we were playing that night. Now I just have to locate it. The Scarlet Furies. Yes, that's the one we were listening to at the lake. Scarlet Furies to jest oczywiście zespół, który tworzył muzykę do gry, do Grey Matter. The Scarlet Furies. That's one we were listening to at the lake. My secrets lie not far away. His medals are... Many have I answered, please. My general now often... You still haven't told me what we're doing for my birthday tomorrow. I hope you haven't planned anything epic. Or embarrassing. It's your birthday tomorrow? Slipped my mind. Mm-hmm. As if you'd miss any opportunity to be devious. Szkoda trochę, że zabrakło tutaj akurat tłumaczenia, ale naprawdę fajna scena. No widać było zresztą doskonale to... Widać już z całego tego rozdziału, że David bardzo kochał Laurę, że oboje wzajemnie się bardzo kochali. Że to było wyjątkowa para, wyjątkowo szczęśliwa para. No a teraz ze szczęścia niewiele pozostało. Widać wyraźnie, że David jest bardzo nieszczęśliwym człowiekiem, który nie może sobie poradzić z życiem bez swojej ukochanej. She hated me for taking this one. But I couldn't help it. She looked so radiant with joy. Laura and me. She looks wonderful in this one. Młodzi byli, widać. Młodzi i piękni, młoda, piękna para. That was taken on our honeymoon. We spent it in the Loire Valley in France. Loara. That's the Gîte Rural we lived in, near Saint-Benoît-le-Forêt. Laura and me at the Assam Reserve, India. Laura at our lake cottage. I wanted to rebuild the memory of a night we went swimming there. I'll take this for a visual cue. Kolejna animacja, tutaj jeszcze można się przyjrzeć kilku rzeczom, ale nie trzeba. Nie będzie tutaj chyba specjalnie odkrywczych komentarzy.